Tematem kolejnego filmu z naszego cyklu o iloczynie skalarnym jest nierówność trójkąta. Więc może napiszmy najpierw, co to jest nierówność trójkąta. Powiedzmy, że mam dwa wektory z Rn. I nierówność trójkąta to jest pewna nierówność, w której występują długości tych wektorów, więc może przypomnę, że długość wektora oznaczamy przez takie dwie kreski z obu stron otaczające wektor i to jest pierwiastek z iloczynu skalarnego wektora przez siebie. No i to jeszcze przypomnę, że to jest, prawda, pierwiastek z sumy kwadratów jego współrzędnych. Znaczy to jest x1 do kwadratu plus x2. Tak, taki wektor ma n współrzędnych plus xn do kwadratu. No dobrze, i teraz ta nierówność trójkąta mówi, że długość sumy dwóch wektorów jest nie większa niż suma ich długości. No dobrze, jeszcze jest jedna, jest równość, czyli jeszcze dodatkowo równość tylko gdy, tylko gdy te wektory są proporcjonalne ze stałą proporcjonalności nieujemną, czyli x równe cy lub y równe cx dla pewnego c większego równego 0. No dobrze. Teraz, dlaczego ta nierówność nazywa się nierównością trójkąta, to może tutaj narysujemy, przynajmniej w dwóch wymiarach. Czyli powiedzmy, że mamy dwa wektory. Jeden wektor, na przykład taki, to będzie nasz wektor x. Tu będzie nasz wektor y. No i gdzie jest, czyli to jest y. Gdzie jest x plus y, to musimy tutaj przeciągnąć, prawda, regułę równoległą boku, dodajemy je tutaj i x plus y będzie tutaj. Tak? To jest wektor x plus y. No i co widzimy? Widzimy, że powstał nam trójkąt. Jakie są długości boków tego trójkąta? No ten bok ma długość, który jest długością wektora x, ten bok ma długość, który jest długością wektora y, a trzeci bok jest długością wektora x plus y. No i wiemy, że suma długości boków trójkąta jest większa bądź większa właściwie, dopóki mamy trójkąt, ściśle większa od trzeciego boku. No i wtedy, kiedy ten trójkąt się nam tak zwija, kiedy wektory są tak naprawdę x i y są współliniowe, no to wtedy suma, długość sumy jest równa sumie długości, prawda? Czyli jeżeli one są na tej jednej prostej. Dobrze, no to teraz wróćmy do naszej nierówności trójkąta i teraz ją udowodnimy. Teraz ona jest prostym wnioskiem z nierówności Schwarza, więc przypomnę tutaj nierówność Cauchy'ego Schwarza, która mówi, że wartość bezwzględna iloczynu skalarnego dwóch wektorów jest nie większa niż iloczyn ich długości. No to było w poprzednim filmie, przy czym równość mamy tylko wtedy, kiedy wektory są proporcjonalne. No dobra, to teraz udowodnimy nierówność trójkąta. Zwróćmy uwagę, że także to są liczby dodatnie. Wobec tego ta nierówność jest równoważna takiej nierówności, jeżeli obie strony podniesiemy do kwadratu. Czyli liczby dodatnie, prawda, jedna liczba dodatnie jest mniejsza, równa od drugiej, to jest to samo, co powiedzieć, że kwadrat tej jest nie większy niż kwadrat tej. Czyli będziemy dowodzić taką nierówność z kwadratami. Czyli nierówność, którą bezpośrednio będziemy dowodzić, to jest x plus y, długość x plus y do kwadratu jest nie większa niż długość x plus długość y do kwadratu. Tak? Będziemy dowodzić tej nierówności. No dobrze, teraz co to jest długość x plus y do kwadratu? To tu mamy napisane. Ta rzecz to jest iloczyn skalarny wektora x plus y przez siebie. Teraz wiemy już, że iloczyn skalarny jest rozdzielny względem dodawania. Czyli to mnożymy skalarnie tutaj te dwa nawiasy, tak jakbyśmy mnożyli liczby, tylko zamiast iloczynu mamy iloczyn skalarny. Czyli to jest x razy x plus x razy y
plus y razy x plus y razy y. Teraz, no x razy x to jest długość x do kwadratu. Teraz iloczyn skalarny jest przemienny, to znaczy xy to jest to samo co yx, czyli tu możemy napisać 2 razy xy i plus długość y do kwadratu. No dobrze, teraz chcemy użyć nierówności Schwarza. W nierówności Schwarza mamy moduł, wartość bezwzględną iloczynu skalarnego. Czyli tutaj chcemy jakoś dostać wartość bezwzględną, no i może taka, tutaj zrobię taką ramkę i napiszę pewną nierówność, dosyć oczywistą, z której skorzystamy. Mianowicie dla każdej liczby rzeczywistej, prawda, wartość iloczynu skalarnego dwóch wektorów to jest liczba. I dla każdej liczby rzeczywistej, no, zachodzi taka nierówność, że liczba jest nie większa niż jej wartość bezwzględna. Tak, to jest dosyć oczywiste. No bo jak liczba jest dodatnia, to po prostu mamy równość, a jak liczba jest ujemna, to po lewej stronie mamy coś mniejszego od zera, tu mamy coś większego od zera, więc jasne jest, że każda liczba mniejsza od zera jest większa od każdej liczby większej od zera. No dobrze, czyli tutaj napiszemy nierówność, zastąpimy ten x razy y wartością bezwzględną, czyli długość x kwadrat plus 2 moduł x, y plus długość y do kwadratu. I teraz użyjemy nierówności Cauchy'ego-Schwarza, czyli mamy długość x do kwadratu plus 2 razy długość x, długość y plus długość y do kwadratu. No i co? I teraz rozpoznajemy w tym dokładnie to, prawda? Tutaj to jest kwadrat, kwadrat sumy, czyli długość x plus długość y do kwadratu. No dobrze, zatem mamy udowodnioną nierówność trójkąta. Teraz, kiedy jest równość? No to zobaczmy. Prawda? Tu mamy ciąg nierówności. Ten nasz dowód stanowił pewien ciąg nierówności. Znaczy może tak, równości i nierówności. No więc lewa strona jest równa prawej tylko wtedy, kiedy każda z tych nierówności takich nieostrych staje się równością. Czyli pierwszy warunek musimy mieć tutaj równość, prawda? Czyli tutaj możemy zastąpić to przez równa się, no tutaj korzystaliśmy z nierówności Schwarza. Czyli tu równość oznacza, że x razy y musiało być równe długość x razy długość y. No ale jak wrócimy do nierówności Schwarza, to wiemy, że nierówność Schwarza staje się równością tylko wtedy, gdy x jest lambda y lub y jest lambda x. No dobrze, czyli tutaj te wektory muszą być współliniowe. No to jeszcze wróćmy. Mamy drugie miejsce, które musi być równością, to jest to miejsce, prawda? Kiedy ta nierówność staje się równością, no to był warunek taki, że x razy y musi być moduł x razy y. Tak? Bo tutaj korzystaliśmy z tego, że liczba jest nie większa niż... No to znaczy, że xy musi być dodatnie, prawda? To znaczy, czyli to jest wtedy i tylko wtedy, gdy x razy y jest większe równe 0. No dobrze, ale teraz wiemy, że czyli mamy dwie możliwości, prawda? Czyli jeżeli x jest lambda y, no to x razy y to jest lambda razy długość y do kwadratu. No, długość y jest zawsze większa równa 0 i to ma być większe równe 0. No to jest tylko wtedy i tylko wtedy, gdy lambda jest większa równa 0. No dobrze, podobnie, jeżeli y równe lambda x, no to tak samo jest, prawda, tu jest dokładnie tak samo, wtedy x, y, może jeszcze doliczmy, to jest wtedy lambda długość x do kwadratu
No i to jest większe równe 0, to znowuż oznacza, że lambda jest większe równe 0. No dobrze, czyli ta nierówność trójkąta staje się równością tylko wtedy, gdy te wektory są proporcjonalne i wskazują w jednym kierunku. Tak? To znaczy, że mamy do czynienia z następującą sytuacją, że mam jeden wektor, powiedzmy, to jest mój x, może to jest mój y, no i x jest, co? X jest lambda razy y, czyli x jest taki sam, tylko krótszy, prawda? Gdzieś tutaj się kończy x, tak? Czyli, no i wtedy jak je dodaję, no to po prostu tutaj jest x plus y. No i oczywiście długość tego odcinka to jest długość y plus długość x. Tak, ten ma tutaj długość x. No dobrze, czyli to jest nierówność trójkąta. Może na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Ta nierówność trójkąta występuje również w innym kontekście, ale zanim o tym może jeszcze jeden komentarz, prawda? To tutaj korzystaliśmy tylko z nierówności Schwarza. Wobec tego ta nierówność trójkąta no, zachodzi nie tylko dla wektorów na płaszczyźnie, tak jak to rysujemy, ale również dla wektorów w R3, czy też R4, R5, no, R70, prawda? Albo również dla innych możliwych, tak jak mówiłem, mogą być różne iloczyny skalarne, one wszystkie, dla nich wszystkich jest prawdziwa nierówność Schwarza i wobec tego również nierówność trójkąta będzie prawdziwa. Prawda? Ona wynika z nierówności Schwarza i wynika z tego, że długość wektora jest zdefiniowana przy pomocy iloczynu skalarnego. Można się jeszcze zapytać, co będzie, jeżeli mamy taki trójkąt, który niekoniecznie ma, prawda, wierzchołek w zerze, bo myśmy czyli wtedy, powiedzmy, jeżeli narysujemy sobie na przykład taki trójkąt, A, B i C, tak? No to co wtedy? Mamy taki trójkąt. No i jak wtedy nierówność trójkąta wygląda? Czy jest również, można tak zapisać, przy pomocy wektorów? No to tak, widzimy, że jeżeli tutaj, no jak mamy wybrane w układzie współrzędnych punkty, to są tożsame z wektorami, takimi zaczepionymi w zerze. Czyli tutaj mamy pewien jeden wektor, może nazwę go wektorem x. Tutaj mamy drugi wektor, tutaj nazwę go wektorem y może. I mamy trzeci wektor, który wskazuje punkt B, nazwę go wektorem z. Z. Dobrze, i spróbujmy teraz długości tych boków naszego trójkąta ABC zapisać przy pomocy wektorów x, y i z. Może zacznijmy tak. AB, długość AB, długość odcinka AB, to co to jest? No, jeżeli do wektora y, możemy zapisać taką równość. Y plus taki wektor zaczepiony AB, tak, od A do B równa się wektor z, prawda? Y plus AB to jest z. Aha, czyli wektor AB to jest co? Z minus Y, czyli długość odcinka AB to jest długość wektora Z minus Y. No dobrze, teraz AC. No podobnie, Z plus B, przepraszam, nie AC, tylko BC. Podobnie możemy napisać Z, wektor z, prawda, plus wektor bc równa się x. Dobrze, zatem długość odcinka bc to jest długość wektora x minus z. Tak? No i wreszcie trzeci bok trójkąta, czyli AC, to znowuż możemy zapisać, że wektor Y plus AC, wektor zaczepiony AC, to jest wektor X, tak? X. Dobrze, zatem długość odcinka AC to jest długość wektora X minus Y.
No dobrze, i teraz jak wygląda nierówność właśnie trójkąta, tak? Czyli że suma dwóch długości boków jest, czy bok trójkąta jest nie większy niż suma długości boków. Czyli co? Odcinek AC na przykład, długość boku AC jest mniejsza, równa niż długość AB plus długość BC. No zobaczmy teraz, jak to się ma, jeżeli zapiszemy te długości boków przy pomocy naszych wektorów, co dostaniemy? Jaką nierówność? Otóż tak, x minus y to jest długość AC mniejsze równe od AB, czyli z minus y plus BC, czyli x minus z. No to zobaczmy, czy to jest jakaś nowa nierówność, czy to jest nasza stara nierówność trójkąta. Otóż zobaczmy tak, tu mamy wektor x minus y. Otóż x minus y, tu mam x minus z, a tu mam z minus y. To mogę zapisać, że to jest tak, x minus z plus z minus y, prawda? To jest to samo. Teraz mogę tutaj sobie dostawić nawiasy. I co? I mam sumę dwóch, czyli ten wektor zapisałem jako sumę dwóch wektorów. Teraz korzystam z mojej nierówności trójkąta, tak? Długość sumy dwóch wektorów jest nie większa niż suma długości, czyli x minus z to jest mój pierwszy wektor plus z minus y, czyli to jest, prawda, to wynika, czyli ta nierówność wynika z naszej nierówności trójkąta. No i podobnie dla pozostałych boków. No i to ta nierówność trójkąta często służy nam do zdefiniowania odległości między wektorami. Czasem można spytać, że odległość x od y, tak jak mamy wektory, możemy odległość x od y, no właśnie ta analogia tutaj nam pomaga, że jak mamy te wektory, to odległość x od y, a to jest długość ich różnicy. Także to jest długość x minus y. Wobec tego, ilekroć mamy wektory, mamy iloczyn skalarny, możemy mówić o odległości między wektorami. No i to ta odległość ma wszystkie takie przyzwoite własności, jak odległość na płaszczyźnie. No i nie musi to być oczywiście, nie muszą to być wektory koniecznie na płaszczyźnie, mogą mieć tyle współrzędnych, ile nam się podoba. No dobrze, zatem to było. To jest ta nierówność trójkąta. Jeszcze raz przypomnę, ona mówi, że długość sumy wektorów jest nie większa niż suma ich długości.